starciu z zespołem aspirującym do medali gospodarze skazywani byli na wysoką porażkę, ale Stal nie przestraszyła się rywala. Goście prowadzeni przez eks-szkoleniowca mielczan Ryszarda Skutnika zaczęli jednak nawet od pięciobramkowego prowadzenia, ale Stal niesiona dopingiem kompletu widzów zdołała te straty odrobić. Do przerwy było po 15. W drugiej połowie mielczanie prowadzili nawet 19-17, ale ostatnie 10 minut należało do gości. Puławianie byli skuteczniejsi, wygrali 28-25. Ostrzegałem chłopaków, że będzie ciężko, że będą bardzo waleczni. Wynik 9-4 dla nas, oczywiście z lekceważeniem. A w ogóle cały mecz dlatego tak przebiegał, ze względu na słabą naszą skuteczność. Po tej porażce Stal nadal okupuje ostatnie miejsce w tabeli Superligi, ale mielczanie na pewno nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa w tych rozgrywkach. No wiele osób jest zadowolony z naszej gry, łącznie tu co kolega podkreśla, tylko że wolałbym brzydko wygrać niż ładnie przegrać, ale tu się ogromne słowa uznania należą całemu zespołowi, który podjął walkę. I tylko kibice mogli wpaść w lekką nostalgię. To był ostatni mecz mielczan w hali przy ulicy Solskiego. Hangar Arena czeka generalna przebudowa.